Dzień dobry Państwu. Dzisiaj, proszę Państwa, mija 48 lat mojej pracy i 2 dni. 30 lat przepracowałem w spółdzielni mieszkaniowej. Poprzednie moje zakłady pracy to PSS POŁEM, jak również przez 4 lata pełniłem funkcję zastępcy dyrektora do spraw ekonomicznych w Zespole Opieki Zdrowotnej. Propozycję pracy otrzymałem w spółdzielni od pana Jana Szydłowskiego, którego notabene wczoraj odwiedziłem. Podziękowałem mu za zatrudnienie mnie w spółdzielni i życzyłem mu dużo zdrowia, ponieważ za 2 miesiące pan Jan Szydłowski będzie kończył 92 lata. Moja praca w spółdzielni rozpoczęła się od rozmowy z panem Janem, który mówił mi, że, i to zapamiętałem, że praca w spółdzielni daje wiele satysfakcji, ale jest jednocześnie służbą dla innego człowieka, dla środowiska. Tak też przez te 30 lata starałem się słuchać tych wskazań, które usłyszałem i starałem się je realizować. Najważniejszą rzeczą, która dla mnie była w tym okresie 30 lat spółdzielni, to była sprawa związana z człowiekiem i pracą. Przywiązywałem wagę na poprawę stosunków międzyludzkich, tak między mną i członkami spółdzielni, jak również między mną i moimi pracownikami. W tym okresie 30 lat oczywiście miałem przyjemność pracować w radach osiedlach, w radach nadzorczych z różnymi ludźmi. Różniliśmy się wieloma sprawami, ale zawsze przeważały sprawy spółdzielni. Były to okresy, gdzie budowaliśmy, znosiliśmy nowe budynki. Były też okresy, gdzie zwracaliśmy uwagę na estetykę. Wkomponowywaliśmy się w układ miasta, tak aby zasoby spółdzielcze miały określony poziom i techniczny, i estetyczny. Wiele osób niestety odeszło od nas, których będę bardzo mile i serdecznie wspominał. Proszę Państwa, tak jak mówiłem, najważniejszy jest człowiek, stąd też przywiązywałem do tego bardzo dużą wagę. Współpracowałem z burmistrzami Korsz, z burmistrzami Kętrzyna, z burmistrzami Reszla, z radnymi tych miast i generalnie rzecz biorąc, te stosunki, ta wzajemna współpraca przynosiła owoce. Oczekiwania spółdzielców były, proszę Państwa, różne, w zależności od okresu. W tej chwili widzimy, że więcej przykładamy wagi do estetyki, do ukwieczenia naszych terenów, ale nie zapominamy również o tej sferze technicznej budynków. Staramy się, aby pozyskiwać środki poza spółdzielcze, aby wzmacniać i wzbogacać nasze zasoby mieszkaniowe. Wydaje mi się, że moi następcy również do tego będą przywiązywać wagę. Na pewno będziecie Państwo starali się oceniać ich sprawiedliwie. Ja ze swojej strony chciałem podziękować wszystkim tym ludziom, z którymi bardzo blisko pracowałem. Chciałem prosić również o i przeprosić, jeżeli z mojej strony były jakieś postępowanie, po prostu, które nie odpowiadało niektórym osobom, ale zawsze przekładałem sprawę spółdzielni, ich potrzeb naszych mieszkańców. Chciałem również podziękować organom samorządowym, obecnej Radzie Nadzorczej i życzyć wszystkim dużo zdrowia, pomyślności i przede wszystkim, żeby zacieśniać stosunki wewnątrz spółdzielcze, aby o tą spółdzielnię walczyć, aby się ona dalej rozwijała, piękniała, bo przecież jest przyjemnie w otoczeniu zieleni, kwiatów, mieszkań, aby stosunki międzyludzkie się poprawiały, aby nie było między Państwem żadnych nieporozumień. Życzę Państwu wielu zdrowia, wiele pomyślności w życiu osobistym
jak również pracy zawodowej. Nie żegnamy się. Ja mieszkam w Kętrzynie, na pewno będziemy się spotykać, rozmawiać o tym, co się robi dalej w spółdzielni, jak rozkwita spółdzielnia, czego wszystkim i sobie również życzę. Dziękuję Państwu. Do widzenia.